24 listopada w godzinach wieczornych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej odbyło się spotkanie z realizatorami projektu Do Niepodległości. Są nimi Ewa Kozłowska, współautorka Słownika Legionistów Polskich 1914-1918, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego oraz profesor doktor habilitowany Janusz Cisek, kierownik Zakładu Historii i Kultury Europy Środkowej Instytutu Europeistyki UJ, pomysłodawca i współautor słownika. Zebranych i gości przywitał dyrektor biblioteki Andrzej Dominik Jagodziński. Wiemy, że Zalesie Górne jest obecne. Jest, tak, to jest, prawda. Jest, jesteśmy wioseczką, tak. I bardzo serdecznie witam pana profesora Janusza Ciska. Jesteśmy po raz pierwszy w naszej bibliotece. Z urodzenia jest stalowianinem, tak? Jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, był szefem Instytutu Józefa Piłsudskiego, był komendantem strzelców, był dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego. Bardzo nam miło po raz kolejny powitać w Kolbuszowej i serdecznie witam Jacka Bardana, nie muszę go przedstawiać. Miło mi, że również jest pan starosta z nami. Myślę, że to jest też początek obchodów stulecia w naszym powiecie. Inicjatywa Do Niepodległości jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu programu rządowego Niepodległa. Spotkanie odbyło się w dwóch częściach. W pierwszej profesor dr habilitowany Janusz Cisek przedstawił zarys tła historycznego. Naczelny Komitet Narodowy powstaje 16 sierpnia 1914 roku. Oddziały strzeleckie Piłsudskiego działają jeszcze zupełnie niezależnie i Austro-Węgry próbowały zmusić je do przyjęcia opaski Landsturmu, czyli tej formacji pomocniczej, nie posiadającej pełni praw wojskowych, oraz przyjęcie przysięgi na wierność cesarzowi. To oczywiście spotkało się ze sprzeciwem przeważającej liczby ochotników. Niemniej Piłsudski po namyśle decyduje się 22 sierpnia na wejście pod parasol Naczelnego Komitetu Narodowego, który dzielił się wówczas na dwie części. To był komitet z przewodniczącym w Krakowie dla zachodniej Galicji, dla wschodniej Galicji w Lwowie. Ale ponieważ już 29 sierpnia Rosjanie zajmują Lwów, przeto ta zachodnia część była najważniejsza. I 27 sierpnia został wydany rozkaz powołujący Legiony Polskie. Oczywiście nie dowodził nimi Józef Piłsudski. Wyznaczono generała Rajmunda Baczyńskiego na dowódcę tej formacji. Przydano mu jako szefa sztabu jeszcze jednego oficera. Podobnie wyznaczono dowódców Legionu Wschodniego, który był w stanie dezorganizacji, maszerując właściwie od Lwowa poprzez Sanok aż do Mszany Dolnej i tam właściwie tylko część żołnierzy złożyła przysięgę i przeszła do Legionu Zachodniego, wkrótce zwanego Legionami Polskimi, czyli ten Legion Zachodni przekształcił się w ogólne legiony. Piłsudski w jednym z rozkazów mówi, że w czasie, kiedy na żywym ciele Europy miano wyrąbywać granice państw i narodów, nie chciał, żeby przy tej czynności brakowało jakkolwiek małej polskiej szabli. Czyli to było postawienie sprawy polskiej ponownie pod rozwagę. Po tej lwowskiej inicjatywie tutaj pod przewodnictwem prezesa miejscowego sądu Kazimierza Czarnego i nauczyciela Jana Bielaka powstał właśnie taki lokalny powiatowy komitet, który jednak potem lojalnie podporządkował się Powiatowemu Komitetowi Narodowemu, który tutaj w Kolbuszowej ukonstytuował się 24 sierpnia. Osobą, która odgrywała tutaj najważniejszą rolę niewątpliwie, był Jan Chupka, ziemianin z Niwisk. Bardzo aktywny działacz i polityczny, i gospodarczy, i samorządowy także. Naprawdę trudno znaleźć jakąś instytucję, jakieś gremium tutaj w Kolbuszowej, w Galicji, gdzie Jan Chupka by się nie pojawiał. Kolbuszowa była jeszcze o tyle ciekawym powiatem, powiat kolbuszowski, że
Lokalny Komitet Narodowy powstał także w Sokołowie, bo w Sokołowie też wytworzył się jakby taki dosyć prężny ośrodek tak, działalności patriotycznej i stamtąd także wyruszyła spora grupa legionistów. Komisarzem wojskowym, a potem delegatem NKN wojskowym na powiat kolbuszowski został Stanisław Korolewicz, który informował, że od 1 września rozpoczęto pobór ochotników. Zakwaterowani zostali, jak on napisał, przydzieleni do obozów Kolbuszowej celem ich wyćwiczenia. W przeddzień 14 września odbyło się uroczyste pożegnanie tych młodych chłopców, że wszyscy zgromadzili się najpierw na nabożeństwie w kościele parafialnym, a później przed gmachem Sokoła, dzisiejszego Domu Kultury, gdzie prezes Powiatowego Komitetu Narodowego dr Jan Chłupka przypomniał, tu cytuję, młodym bojownikom obowiązki święte, jakie na nich ciążą i nadzieje, jakie w nich cały naród pokłada. Pożegnał ich w imieniu powiatu, życząc, by zapał i poświęcenie odniosły pożytek i chwałę ojczyźnie. Po prelekcjach doszło do ożywionej dyskusji, podczas której okazało się, że wiedza mieszkańców Kolbuszowej o tym, co się działo w tym mieście podczas I wojny światowej, jest zaskakująco szeroka. 5 lat temu na rzeszowskim rynku jednego antykwariusza pojawiły się gwoździe. Jakieś tarcze, nie wiem, czy Kolbuszowa miała więcej tarcz, czy tylko tą jedną. I niczym ja się zdążyłem zorientować, po prostu jakiś człowiek z Rzeszowa skupił wszystkie te gwoździe. Jest około 20 paru gwoździ. Jest 100% to Kolbuszowa, są nazwiska kolbuszowskie. Tylko nazwiska? Tylko nazwiska. I jeszcze były, ja miałem je dwa w ręku, bo ten człowiek się pytał, czy będę zainteresowany, ale że tamten gość skupywał to. Wszystkie te gwoździe, bo to się pojawiło na hali targowej w Rzeszowie. I on to skupywał od tych, co mieli, nie? Były jeszcze fragmenty drewna. Być może to są właśnie starsze legiony. Ktoś porąbał, a gwoździe skupił. No ja się dziwię, że Andrzeja ktoś uwierzył. Mam czasami parę. Mało skreślone. Ale obyczaj obijania gwoździami przeszedł także na sztandary i teraz tak jest. Każda uroczystość w ochotniczych straży pożarnych, gdzie się funduje sztandar, jest także objęty. Jednostek wojskowych też, prawda? Jakiego rodzaju pamiątki zebrał pan dotyczące miasta w czasie pierwszej? Zebrałem trochę zdjęć, pocztówek, trochę militariów oraz prasę z 1914-15 dotyczącej Kolbuszowej. A proszę powiedzieć, jakiego rodzaju ikonografię, to znaczy wizerunki, czy to są fotografie, karty pocztowe, jakieś ryciny? Są to generalnie, na przykład jest zdjęcie wejścia wojsk austriackich w 15 roku, 12 maja do Kolbuszowej. Jest takie, jest trzech zdjęć, żołnierz austro-węgierski robi sobie i między innymi jest pokazany rynek kolbuszowski, jak ludzie patrzą się w maszerującą armię z powrotem. Czyli po przełomie gorlickim 2 maja, kiedy wyparto Rosjan. A proszę powiedzieć, w jaki sposób zdobył pan tą serię fotografii? Jest to, było we Wiedniu. Ktoś z Wiednia chciał sprzedać do Polski. Ale za pośrednictwem internetu? Czy? Tak, za pośrednictwem internetu. No proszę, jak pan uprzedził innych, bo pewnie zbieraczy pamiątek z tego okresu jest wiele. Udało mi się. Ale powiedział pan w czasie spotkania tutaj, że bardzo możliwe, iż gwoździe z tak zwanej tarczy legionów w Kolbuszowej były w obiegu antykwarycznym w Rzeszowie. Z czego pan wnioskuje, że to mogło być? Przyniósł mi kolega, który zapłacił za te gwoździe, nie? Ja mówię, Wojtuś, ja te gwoździe od ciebie odkupię. Przynajmniej ze 2-3 gwoździe odkupię, żeby były. Ja chcę je sobie sprawdzić, nie? Ale Wojtuś ma taką naturę, że uległ perswazji gościa, który dał mu bagnet i oddał mu te wszystkie gwoździe. Czyli ja 5 gwoździ widziałem, miałem na ręku. Stąd wiem, jak wyglądały i jak po prostu w jakim stanie były.
A to jest tym bardziej ważne, że tarcza legionów z Kolbuszowej się niestety nie zachowała. Nie zachowała. Jeszcze nie wiadomo, czy się, być może się kiedyś znajdzie. Miejmy taką nadzieję. Każdy kolekcjoner chyba taką... Ja czy powiem inaczej, czasami zdarzają się cuda. W tamtym roku był taki jeden cud, nie? Niech pan opowie od razu jaki. Zadzwoniła koleżanka mojej żony i powiedziała tak. Andrzej, chcesz szyld ze szkoły, nie? Ja mówię, tam nie, tak myślę coś tego, nie? Ale wysyłałem swojego syna Karola. Karol przychodzi, przynosi mi takie wielką, jak ten stół bez mała, szyld. Godło polskiej szkoły siedmioklasowej. I okazuje się, że to godło było założone na przełomie 18-19 roku w Kolbuszowej, ręcznie malowany z opisem szkoły. No to chyba Muzeum Regionalne w Kolbuszowej, Muzeum Kultury Ludowej nie posiada takiej. Nie. Takich, z tego co ja wiem, jest 2 czy 3 w Polsce. No to rzeczywiście wyjątkowa sprawa. Jest pan też autorem takiego albumu pocztówek ukazującego historię tego miasta z perspektywy żołnierzy, którzy poszli do różnych pułków Armii Austro-Węgierskiej, ale także i Legionów. Jak udało się panu zebrać ten materiał? To jest 30 lat. Szukania po giełdach, domach antykwarycznych, desach i internecie. Dzień zaczynam od internetu, dzień kończę w internecie. Nie? Mogę się jeszcze pochwalić, jeszcze tutaj. Dzisiaj jest załatwiona sprawa. Udało mi się zdobyć taką pocztówkę z regionu Kolbuszowej, dokładnie z Raniżowa, która była wydana w bardzo nielicznym tym. To była jak prywatna pocztówka, prywatna reklama sklepu. To rzeczywiście była rzecz charakterystyczna, bo na przykład kolumna Legionów, mówimy o tarczy legionowej, ale kolumny Legionów i tarcze Legionów, na przykład z Krosna, miały formę pocztówek, czyli ludzie wysyłali sobie taki wizerunek, zachęcając innych do składania ofiar. A proszę powiedzieć, jak to się stało, że wydał to pan w formie albumu? A czy, no tu muszę powiedzieć, że pan dyrektor biblioteki, pan Andrzej Jagodziński, praktycznie mnie przymusił. Ale dołożył się finansowo? A czy tak, to wydało wydawnictwo biblioteki. ISDN wszystko ponadawało wydawnictwo. Także ta książka jest w bardzo dobrej szacie graficznej. W ikonograficznej też wszystko jest pod, jak się to mówi, na najwyższym poziomie. Tylko przymusił mnie psychicznie, żebym to zrobił. Rozumiem. Wie pan, dlatego pytam, że często takie zbiory będące wynikiem pasji kilkudziesięcioletniej na skutek różnych okoliczności, o których głośno nie musimy mówić, często przepadają, prawda? A to rodziny się później nie zajmują tym, a to jakieś nieszczęście domowe sprawia, że ulegają zniszczeniu, a taki album pozwala temu wszystkiemu przetrwać. Ale rozumiem, że zgodził się pan też, aby w ramach programu Niepodległa te karty w formie elektronicznej znalazły się na stronie internetowej. To już jak powiedziałem, tak, to już są. Sprawa jest przesądzona. Proszę powiedzieć, Kolbuszowa była 2 razy okupowana przez Rosjan. Niech pan przybliży ten fakt, bo to jest specyfika Galicji. Dotyczy różnych miast, akurat tego regionu. Na przykład Krosno było też duże w sumie miasto, tak zwany powiat sądowy, czyli coś naprawdę bardzo istotnego z punktu widzenia administracji austro-węgierskiej. Było zajęte 2-krotnie. Kiedy pierwszy raz i kiedy drugi raz? A czy armia Austria wycofała się z Kolbuszowej po nieudanej bitwie pod Kraśnikiem, kiedy zaczęli się cofać z Galicji? Momencik, przepraszam. Sygnał też wojskowy. Tak. Czy odbiera pan meldunki od tych, którzy się wycofują? Tak. Nie wycinamy tego, oczywiście, że nie. Czyli armia rosyjska następuje. Ofensywa Dankla idzie na Kraśnik, załamuje się. Generalnie Kolbuszowianie służyli w 2 pułkach. W 40. pułku piechoty w Rzeszowie. 40. pułk piechoty Armii Wspólnej w Rzeszowie oraz 17. pułku obrony krajowej też w Rzeszowie. 17 został później w Wojsku Polskim. Numeracja została, tak jak i 16 w Tarnowie. A 40 dlatego mi się nasunął, że z kolei był w Lwowie. Ale tu jest 40 poszedł. Armii Wspólnej. Tak, Armii Wspólnej. Tylko, że jeszcze 17 nie uczestniczyła w bitwach. Poszła 40 jako ta najbardziej wyposażona, najlepsze jednostki, takie jakby powiedzmy elitarne. Bić się za cesarza, nie? Bo mówię teraz gwarowo, ale
chłop Kolbuszowski, on się bił za cesarza i za swój kraj. Bo jak rozmawiamy z ludźmi, z całą tą, to dla nich ojczyzną była Galicja. Oni nie rozumieli, co to jest Polska. Oni wiedzieli, że jakaś tam Polska była, kiedyś tam coś tego, ale ich tym krajem jest ta Galicja cesarska. Więc on bronił, a Rosjan, Moskal był wrogiem. Więc szli bardzo dużo osób szło tak jakby powiedzmy z zapałem bić się. Pierwsze klęski, które od tego walca parowego armii rosyjskiej, które ich przegoniło, weszli Rosjanie do Kolbuszowej na 3 tygodnie. I to Kolbuszowianie dopiero wtedy zobaczyli, jak wygląda okupacja obcego państwa. Tutaj w tych wszystkich nowych reformach i głosie narodu jest opisane. Dopóki przeszły przez Kolbuszowę, na przykład przeszedł Korpus Petersburski. Ale za Korpusem Petersburskim szły jednostki tam gdzieś za Uralu. I one pokazały mieszkańcom Kolbuszowy, czym jest. Na przykład jest sytuacja taka, że obrabowali wszystkie dwory w okolicy. Obrabowali, często spalili to było. Znaczy u nas akurat nie spalalo. Na przykład u Chłupki zrobiono sobie stajnie. W Niwiskach zrobili sobie stajnie w pałacu. I wszystkie meble rozbili. Ogniska sobie palili, a tu mówię w całym tym okresie okupacyjnym, nie? Aż do maja, ale generalnie w tym pierwszy okres był najgorszy. I były też jednak zbrodnie wojenne, bo opisują zabójstwa Żydów, pobicia Polaków. Na przykład rządce z dworu Tyszkiewiczów, pana Drewnickiego, tak pobili, że ten wskazał na srebra, zastawę stołową i kasę majątku ukrytą pod kaplicą. Oni to zabrali, a on popełnił samobójstwo, bo nie mógł znieść ujmy na honorze. Powiedział pan wcześniej, że chłop w 14 roku szedł bić się za cesarza, ale Kolbuszowa ma ten ciekawy rys w swojej historii, że już właściwie 27 października rozbrojono tutaj garnizon austriacki, czyli zrobiono to nie w interesie cesarza, ale w interesie Rzeczpospolitej. Skąd ta przemiana? Kiedy ona się dokonała? Ja myślę, że tutaj nastąpiła wymiana kadry, kiedy do Galicji przyszli z Niemczyni Czesi i zaczęli wprowadzać nowe swoje porządki, urządzenia. Swoje te zarządzenia, te restrykcje, ten głód i to wszystko związane, nad którym cesarz Karol nie panował. Następca to, Franciszka Józefa. Zmieniło się myślenie. Już wtedy chcieli czegoś nowego, nie? I te osoby związane z ruchem legionowym, z tym ruchem niepodległościowym, one po prostu tak jakby narzucały tłum społeczeństwu. Choć chłop Kolbuszowski do końca nie wierzył. Bo mam przykład na pocztówce, na jednym dokumencie. Ciągle się wycofują, panie Andrzeju. Nie, po prostu nie wierzą. Na przykład mam taką pocztówkę z Smolasu, kiedy oni dopiero w kwietniu 19 roku zamawiają godło naczelnika państwa polskiego i pytają się, czy mogą sobie kupić, nie? Czyli do wiosny nie wierzyli, że istnieje Polska. Myślę, że wierzyli, tylko że było to bardzo skomplikowane i trudne. Narodziny Rzeczpospolitej, niedaleko przecież była Republika Tarnobrzeska, prawda? Była pewna radykalizacja, no odgłos jednak rewolucji bolszewickiej. To niewątpliwie miało pewien wpływ. Tu takie zaburzenia społeczne odbyły się dwa razy. Jedne w listopadzie 18 roku, kiedy taka ruchawka chłopska, taka podrewolucyjna wystąpiła, ale udało się to spacyfikować szybko, a drugie to było właśnie w maju 19 roku, kiedy już chłop, nie mówię Kolbuszowski, spod Kolbuszowski, czyli z wiosek pod Kolbuszowskich, bił się z Wojskiem Polskim. Niszczył Kolbuszowę, czyli tak ten pogrom żydowski, które chciało po prostu polskie wojsko spacyfikować. A ci chłopi generalnie pod wpływem po prostu bili się. Były ofiary po jednej i po drugiej stronie. Także te incydenty rewolucyjne jednak miały miejsce. A teraz zapytam pana jako kolekcjonera, co życzyłby pan sobie jeszcze do swojego zbioru nabyć? No, tarczę legionów. Tarczę legionową, oryginalnie. Dobrze, czy poinformuje pan program Niepodległa i nas wszystkich o tym, kiedy to nastąpi? Jak się da, tak na pewno. Trzymamy za słowo, dziękuję bardzo. Proszę bardzo.